Cześć, witajcie. Jak co roku o tej porze staram się coś nagrać dla Was, podsumować ten mój miniony rowerowy rok. W tym roku wreszcie udało mi się odgruzować moje studio rowerowe, mój pokój tutaj. Także z tego miejsca nagrywam. Na zewnątrz pogoda niezbyt korzystna na rower, żeby coś nagrać z terenu, więc pozwoliłem sobie na krótkie, szybkie podsumowanie tego roku właśnie z tego mojego pokoju. Słuchajcie, jak podsumowuję ten miniony 2021 rok. Dobrze i źle. Dlaczego dobrze? Zacznę od tego, dlaczego źle. Dlatego źle, że nie zrealizowałem postanowienia, jakie sobie założyłem. Nie zmierzyłem się, nawet nie próbowałem zmierzyć się z laskową oraz nie zrobiłem pełnego everestingu z jednego treningu. Chodzi o przewyższenia oczywiście. Tego nie zrealizowałem. Jednym zdaniem dlaczego? Otóż trwający od końca marca do końca września całkowity remont domu oraz niektórych rzeczy wokół tak mnie wybił, totalnie mnie wybił z chęci jakiejkolwiek jeszcze akcji, zmierzenia się z własnymi tam zamierzeniami na ten rok. Po prostu rower w tym roku był nagrodą, relaksem, zabawą, odpoczynkiem. Gdybym jeszcze miał coś powiedzieć, to w jednym zdaniu bym to tak podsumował, że ten rok małą rzeczką, a cały czas, aniżeli chochlą, a co jakiś czas. Co przez to rozumiem? Mianowicie bardzo dużo w sumie udało mi się wykonać treningów, bo praktycznie 316 dni w tym roku było spędzonych aktywnie, czyli albo jeździłem na rowerze, albo na rowerze treningowym, jak już nie było opcji jazdy na zewnątrz, głównie w okresie zimowym. Więc 316 dni, te treningi nie były jakieś mocno objętościowe, były troszkę skrócone i dystanse, i czas. Jeżeli tylko miałem czas godzinkę, półtorej, maksymalnie dwie, wyskakiwałem na rower, starałem się spędzić ten czas na rowerze i tak jak Wam powiedziałem wcześniej, głównie był to odpoczynek, relaks, ucieczka od tego całego remontu, który tutaj w domu miałem. Dlaczego dobrze? Dlatego dobrze, że w sumie wykręciłem prawie 11 500 km w jeździe na zewnątrz. 1500 z jakimś drobnym hakiem na rowerze treningowym, więc powiedzmy, że około tych 13 tysięcy było wbitych, biorąc pod uwagę okoliczności, czas, jakim dysponowałem, to uważam, że dość dobrze to wyszło. Mam takie wewnętrzne założenie, że jeżeli zrobię w roku 10 tysięcy kilometrów w jeździe na zewnątrz, no to już jestem bardzo zadowolony. Wiem, na ile mogę sobie pozwolić, jakim czasem dysponuję, więc dla mnie to jest taki próg, taki wyznacznik. No oczywiście, jakby się nie dało zrobić, no to trudno. W tym roku znowu się udało, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Zadowolony również jestem z tego, że udało się wyskoczyć nad morze, coś tam znowu zeksplorować rowerowo, że udało się w nowe rejony górskie. Oczywiście, jak wiecie z moich filmów, nie było jakichś spektakularnych walk z podjazdami. Tego zabrakło w tym roku na moim kanale. Z tego miejsca Was za to przepraszam, że nie było emocji, nie dostarczyłem Wam takich emocji związanych z tymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda. Nie chcę tutaj zapeszać, nie chcę mówić, co bym chciał zrobić, gdzie pojechać i tak dalej. Na pewno będzie jakiś akcent nadmorski. Jest jeszcze kilka białych plam na mojej mapie rowerowej, gdzie nie byłem rowerowo, a chciałbym te miejsca odwiedzić.
głównie rejon Półwyspu Helskiego, tamte strony. Jest kilka miejscówek w górach, są miejsca, do których chcę ponownie wrócić. Jeżeli jadę z rodzinką czy z którymś z członków mojej rodziny, to wiadomo, ten czas muszę tak rozłożyć, żeby go spędzić razem. Nie zawsze mam czas tylko i wyłącznie na rower, więc na to weźcie też poprawkę. Oczywiście będę to robił w oparciu o naszego kampera, więc tutaj jestem niezależny, jak tylko nas nie zablokuje kolejna fala pandemii, jeżeli tylko nie będzie innych przeciwności losu, a przede wszystkim jeżeli tylko będę zdrowy, to chciałbym w nowym, ale i też w stare miejsca pojechać. Także z takich głównych celów, zamierzeń na ten nadchodzący rok, na pewno chciałbym się zmierzyć z Laskową. Wreszcie sprzętowo już jestem przygotowany. Fizycznie też nie jest najgorzej, ale tak jak mówię, w tym roku odpuściłem, nie miałem ochoty, po prostu nie miałem ochoty jeździć, ćwiczyć tych podjazdów, po prostu rower miał być dla mnie mega relaksem i odpoczynkiem. W tym roku udało się, jak widzieliście, wyskoczyć do Chorwacji, tam parę podjazdów w nowym miejscu porobić, więc też całkiem sympatycznie. Także myślę, że summa summarum oceniam ten rok bardzo dobrze. Przepraszam jeszcze raz, że nie było emocji związanych z podjazdami, z walką moją wewnętrzną i tak dalej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku coś więcej się uda. No i tyle. Dużo dni spędzonych aktywnie, przyzwoity wynik kilometrowy, dużo tych treningów, także pod tym względem ok. No nie było tego, co bym chciał, jakie miałem plany na ten rok, ale i tak uważam, że całkiem sympatycznie, przede wszystkim byłem zdrowy, więc to jest najważniejsze. Z tego miejsca na nadchodzący rok życzę Wam przede wszystkim zdrowia, abyście mieli czas na realizację swoich pasji, swoich marzeń, także wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i zdrowo w tym nadchodzącym roku. No i do zobaczenia. Już myślę, że na wczesną wiosnę coś tam będę próbował kręcić, gdzieś się wybierzemy. Także do miłego następnego. Wszystkiego dobrego na ten rok. Hej! I'll be back.